Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Planet Zoo i moje tutaj super genialne pomysły. W Afrika Sound Park, proszę Państwa, no tak to na razie wygląda, ja jeszcze tutaj palę muszę dostawić i inne rzeczy. Obudowuję, jak widzicie, pod spodem tutaj taką strukturą, żeby to bardziej może naturalniej wyglądało i tak dalej, natomiast no, to wymaga czasu. Ja te pale zrobię kiedyś. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, to wymaga czasu, którego nie mam obecnie. W związku z tym robię coś zupełnie innego, a takie kosmetyczne sprawy zostawimy sobie na kiedy indziej, albo zrobię poza nagraniami. Natomiast kończmy te lwy, słuchajcie, właściwie to zacznijmy te lwy, bo one tutaj jeszcze nie są, że tak powiem, ulokowane, cały wybieg jest do zrobienia. Stwórzmy strefę roboczą, bo to jest potrzebne. I wiecie co? Nazwijmy tę strefę strefą wielkich kotów. Kotów, o. Dobra. Tak to zrobimy, tak to ogarniemy i teraz tak. Wszystko to idzie tutaj pod tę strefę i również pracowników tutaj trzeba zatrudnić. Jeżeli chodzi o kwestie związane z budynkami, transformatorami i tak dalej, no to mamy dwa transformatory w tej strefie. Zobaczmy jedynie, oczywiście korzystając tutaj z naszego udogodnienia, budownictwo. Cokolwiek postawmy, o, gdzieś tutaj powiedzmy i zobaczmy teraz, czy to ma jakiś zły wpływ na gości. No, powiem szczerze, milimetry, ale to chyba nie zachodzi. Jeżeli tutaj bym dał w ten sposób, to zobaczmy, dokąd to sięga. A, oj, tutaj kawałeczek, ale to może akurat goście nie będą tędy przechodzili. To już bez przesady. Dobra, mogę to usunąć. To nie będzie mi potrzebne w tej chwili. Dobra. No i teraz tak. To do obudowania. To też do obudowania. Tutaj jedynie skonfigurujmy, co ile czasu technik ma przychodzić, bo co roku to jest zdecydowanie za długo na wszelkiego rodzaju konserwacje. I to również tutaj, o, w ten sposób machniemy. Dobra, okazuje się, że korzystanie z automatów może i jest wygodne, ale jeżeli chodzi później o techników i te wszystkie sprawy związane z konserwacjami. O, to się kurczę narobiło, ale doszedłem do wniosku, dobra, zostawię je tak jak są, bo to nie ma większego sensu. Wy sugerowaliście również ogarnięcie tutaj tej stacji nieco dłuższej, bo się jedna gondola tylko mieści i no, jest to jakiś pomysł, przemyślę to. Natomiast wracamy w obecnej chwili do barier. Ja bym to tutaj oddzielił od wybiegu lwów na razie po prostu, bo ja potrzebuję tę barierę podnieść na wysokość 3 metrów, tak jak oni tutaj sugerowali, żeby coś takiego zrobić, no bo inaczej lwy nam będą uciekać, nie? A nie chcielibyśmy karmić lwów gośćmi. Nie wypada. Chociaż, jakby się jakiś niegrzeczny widz trafił, to czemu nie? No dobra, widzę, że tutaj będzie gdzieś problem i wiem, gdzie ten problem będzie. To jest problem na trasie kolejki i mamy przesrane. Czyli 2,54. O kurde, no tak, tego nie przewidziałem. Wyfiltrujmy szybko lwa zachodnioafrykańskiego, trochę za daleko. Lew zachodnioafrykański, 3 metry, cholera jasna. No, będzie problem i to jest problem, który tutaj ma miejsce, na pewno. A zatem trzeba byłoby edytować tor i podnieść po prostu tor. Dobra, to ja to spróbuję zrobić. Na razie zostawimy 2,54, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nawet taka atrakcja dla gości
spierdzielanie przed lwami. Także no, trzeba animatora tutaj zatrudnić, który będzie oferował takie właśnie atrakcje dla nich. Bo powiem szczerze, trochę sportu się przyda, nie? Kto pierwszy, nie? Albo inaczej, konkurs, kto ujdzie z życiem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, ogarniamy tutaj lustra weneckie. Ze względu na fakt, że nie chcemy tych lwów jakoś tam denerwować, czy w ogóle pokazywać żywą karmę w postaci gości, to zrobimy lustra weneckie, także lwy nie będą widziały, co się znajduje po drugiej stronie wybiegu, natomiast goście będą mogli sobie pooglądać nasze lwy. Więc tutaj jak najbardziej to wszystko będzie ogarnięte w ten oto sposób. Dobra. Eś, to mnie najbardziej wkurza zawsze. No i dobra. Teraz tak. Tablice informacyjne. Must have. Bo bez tego no to goście nie będą wiedzieli, co tam... Znaczy, ciężko lwa nie rozpoznać, ale umówmy się. Jakieś informacje o tych lwach warto byłoby uzyskać, zasięgnąć informacji i to będzie w ten sposób. I tutaj możemy im dać to w taki oto sposób, proszę uprzejmie. Dodatkowo jeszcze tablicę gdzieś tutaj mogę umieścić, czemu nie? Tutaj również. A może w tym oto miejscu. I jeszcze zobaczmy, jeszcze tutaj może, o, coś w tym stylu. Dobra, dalej. Dalej potrzebujemy skarbonki na nadatki. Więc to też im tutaj mogę dać. Tu akurat się mieści poza ścieżką, więc to wykorzystam taką sytuację. Czemu nie? Tutaj jak najbardziej też. A tu jak to wygląda? A, też można. No dobrze, mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby coś takiego tutaj zastosować. Więc to robimy. O. I jeszcze oczywiście tu gdzieś, o może. Tutaj zrobimy tak. I jedna po środku. A niech mają. Dobra, nic mi nie wchodzi w barierę, więc dobrze. Tutaj będziemy... mieli taki placyk, goście będą mogli się gromadzić, żeby pooglądać te lwy. Oczywiście znając życie, to pewnie i tutaj się będą gromadzić. Pracowników musimy zatrudnić, to jest bardzo potrzebne. I teraz tak, jak na razie wydaje mi się, że można byłoby na taką powierzchnię, dajmy trzech. Dozorców, dobra, to ja dozorców też dam trzech. Niech mają. Dalej, techników, a to wszystkich potrzebne. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, trzeba zrobić sklepy, bo no niestety, ale odległość jest tak znaczna, że no bez sklepów to się nie obejdzie. O, dobra, tyle osób zatrudniliśmy. Teraz to wszystko poprzepisujmy, całe to badziewie, strefa wielkich kotów, o, albo po prostu to... Aha, dobra, bo to generalnie nazywałem strefa. Tylko wielka oaza. Nie ma słowa strefa. Dobrze. Poprzypisujemy. I oni się zaraz wezmą za robotę, a my będziemy mogli skoncentrować się na wyborze odpowiednich lwów, tylko teraz pytanie brzmi, jak to, bo taki jestem ciekawy, jak to wygląda na markecie, nie? Z lwami zachodnioafrykańskimi. Więc zanim włączę czas, to sprawdźmy sobie. Tak, jak najbardziej, słuchajcie, co się tu wydarzyło, wielbłądy jednogarne. Ja tego też biorę, kurde. Ale Jazzy, czy zdążyłem? Słuchajcie, czy zdążyłem? Ja, tyle polowania. Słuchajcie, w końcu, normalnie się podjarałem, przepraszam. Ale skupuję wszystko, co się da. Skupuję wszystko, co się da. Co to, kuźwa, jest za bezcen? Dlaczego oni w ten sposób to powystawiali?
Ja cię kręcę. No kapitalna sprawa. Czyżby się wielbłądy opatrzyły? Dawaj. Ale jakie... Jak strasznie niskie ceny, słuchajcie. Odporność 50, ale dobra, dawaj mi go. Wszystko skupuję. Nie ma bata. Tego już nie. Zobaczmy. O, ładne statystyki. Po 83 na wszystko. Dobra, chodź. Chodź, tylko że to z jednego zoo, więc tego akurat nie mogę przypisać. Ja, kurczę, super się udało. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Dobrze. Teraz tak. Mieliśmy sprawdzić właśnie, bo się podjarałem i... Adax. Wielkość. Dobra. Kupię go za 5 koła. Natomiast jeszcze samicę potrzebuję. Wybierzmy sobie, proszę państwa... No chodź. Żal zostawić. Wybierzmy sobie, słuchajcie, lwa zachodnioafrykańskiego. Ale będzie biznes teraz kręcony. O kurde. Pamiętajcie, tam jeden samiec i tyle samic, co się będzie działo, nie? A że to... Że ja mam jednego samca melanistycznego, słuchajcie, który jest zupełnie innego zoo, a te wszystkie samice są z tego samego, czyli z tego steering, coś tam, no to jak on ją puknie, jedną i drugą, to wszystko będzie, no kapitalna sprawa będzie. Dobra, lwy, bo te lwy chciałem sprawdzić. Czy my to zaznaczyliśmy w końcu, bo nie wiem. Tak, lewek jest. No to patrzymy, jak wygląda sytuacja z lwami, bo ja mam teraz magazyn zapchany tak czy inaczej, więc to, o kurde, ale gościu namnożył tego. Zakładam, że to jest, no, Sterling Zo. Ponamnażał. Ja pierdziule ty. Ale tak to się nie rzuca. To się partiami daje, a nie tak wszystko na raz. Ja rozumiem, że no nasycił rynek w tym momencie, dlatego te ceny są takie, jakie są, słuchajcie. No dobrze, o, mamy lwy. Dobra, zobacz, o, ładnie te lwy idą. To bardzo ładny lew jest, słuchajcie, to jest bardzo ładny lew, no ja w tym momencie nie mam miejsca. Ale tego Funsan, zapamiętajmy Funsana i szybciutko przejdźmy tutaj do samic. Samiczki... I może jeszcze tylko w Zopelię wejdźmy na chwilę, ile ich tam może być. Jeden samiec i do 29 samiczek, więc okej. Okay. Biorę moje samiczki. Mam albinotyczne i normalne. Niektóre są starsze, niektóre są młodsze, ale na razie wrzucam tylko i wyłącznie... O, ta w ogóle w ciąży jest. Penda. Wrzucę na razie, słuchajcie, same samice... Wyślij do zoo i szybciutko puść czas, synu. Niech tam pracownicy się ogarniają. O, jakaś zwierzka. Nagły drop klatek do 7, słuchajcie, z 70, więc... No ciekawe. No dobra, jak to tam było? Odznaczmy tego wielbłąda, bo przecież on, ten gościu tutaj tyle powystawiał. Że w tym momencie, zanim ja do lwów dojdę, to trochę czasu minie, więc odznaczmy na razie, ale no fajnie zrobił, fajnie. Dla mnie fajnie. Nie ma Funsana? Gdzie jest Funsan? Chyba wykupili? No to był dobry lew. Ale ten też jest dobry, dobra. Kupujemy go. I wyślij do zoo. I będziesz moim tutaj, synu, sztandarowym modelem. Dobra. Chwilowa pauza, ponieważ potrzebujemy ogarnąć szybciutko lwom ten wybieg, tak żeby one były zadowolone tutaj z tego faktu, że mogą tu być. Wiecie co, ja bym jeszcze sprawdził jedną rzecz, bo jeżeli to jest tylko na osi toru, tej kolejki gondolowej, ten problem, to zobaczmy, jakby to było, jeżeli podnieślibyśmy wybieg tutaj. Do 3 metrów, nie? Bo można zostawić troszeczkę niżej dla przykładu. O, gdzieś tak. No i sprawdźmy to. O, i tutaj mogę. Czyli to jest na osi toru. Tak jak powiedziałem.
to tu możemy, powiedzmy, dosunąć do tych 3 metrów jakimiś strukturami. Trzeba by tylko zatrzymać grę w momencie, kiedy gondola będzie tutaj nad tym odcinkiem i tam z drugiej strony. Tak, żeby, wiecie, naturalnie wyglądał przejazd tej gondoli. A my byśmy sobie wtedy ogarnęli temat dociągnięcia do 3 metrów, ale strukturami jakimiś. Zobaczmy, czy jeżeli dotąd bym dał. O, to tutaj jeszcze mogę. Dobra. 3 metry, proszę uprzejmie. Czyli newralgiczne punkty, jakie mamy, to jest ten i tam po drugiej stronie. I to będzie trzeba dorównać. To jest tylko pół metra, więc tak na dobrą sprawę będzie dobrze. Która jest godzina? 18:25, dlatego tak ciemno. Natomiast no, my musimy tutaj jakoś szybciutko to ogarnąć, bo za chwilę protestanci mi tu przyjdą. Lew zachodnioafrykański. To już od razu gościom przygotujemy na tablicach. Niech mają. Coś takiego. Tutaj także. No, lwy skaczą, więc jakieś górki tutaj to delikatnie trzeba ogarniać i to z daleka od barier, nie? Dobra, mamy jeszcze dziubasa, też albinotyczny. No, same białe lwy, słuchajcie, się trafiły. No to elegancko. No dobrze, no to weźmy tego samczyka, tak? I teraz wybieg. Wyfiltrujmy gatunek. I jako lew zachodnioafrykański, proszę uprzejmie, mogę im postawić dla przykładu takie oto schronienie tutaj gdzieś. Może nie pod kolejką gondolową, ale gdzieś tu. Niech tutaj sobie śpią. Zawsze odrobina prywatności, ale może nie w taki oto sposób, tylko lepiej to zróbmy. To jeszcze inaczej. No moment, bo ja widzę, że łatwo nie będzie. Weźmy teren. I teraz tak. Spróbujmy to wypłaszczyć. Intensywność na 100%. Spróbujmy to wypłaszczyć względem tutaj konkretnej wysokości. O. To jest wypłaszczanie, ciulu. Tam to było głaskanie. I dobrze. Tutaj będzie ich domek. No nawet może być taka skała. Mógłbym im zrobić jaskinię, tylko... szczerze... już tyle razy robiłem jaskinię, że już mi się znudziło. Dobra, i teraz to leciutko opuścimy. Tak, żeby to... aha, to jest zatopione tutaj. No dobra. To może być. Okej. Okay. No i jeszcze jakieś posłania, tak? Jeszcze coś takiego, gdzie jakieś legowiska duże im damy. Ale albo nie, bo czekajcie, bo na średnim to one też by się chyba zmieściły. Zaraz zobaczymy. Lew. Jest, lew zachodnioafrykański. No to średnie, tylko że czy to naprawdę... O, tutaj mamy samiczkę, która leży, to dopasujmy. Nie, no dobra, zmieści się. Zmieści się, więc nie ma problemu. Dużo im tego damy, bo jeżeli tam się porozmnażają, a już jedną samicę, która jest w ciąży, to mamy, no to trochę tych posłań tutaj będzie trzeba im ogarnąć. W miocie może być kilka młodych, w związku z powyższym musimy mieć to na uwadze, nie? O, i takie tutaj rzeczy. Dobra, wystarczy. Dalej. Żarcie. No to jeżeli nie chcemy karmić gośćmi, to warto żarcie tutaj dać. Proszę uprzejmie. Woda. To też bardzo ważna sprawa. Z tym, że rura wodociągowa to może być jedna. Tu gdzieś można im dać drugą. Gdzie tam jeszcze? Po drugiej stronie trzecią, żeby no, miały te zwierzaki dostęp do tej wody. I urozmaicenia. Ale bez projektów. Drapak z korą, albo coś, co do karmienia. O właśnie, coś
do uzupełniania tego. To piniatę, tutaj też można dać piniatę, o, to blisko wejścia dla dozorcy. Dalej, możemy dać, o, worek o zapachu ofiary na niegrzecznych widzów, to można gdzieś tutaj. Proszę uprzejmie, wąż strażacki, to nie jest do jedzenia, więc to można dać gdzieś tu. Zamrożona krwawa dynia, to tutaj musi być. Zaraz, a ja tę zeberkę dałem? Dałem, dobra. I teraz możemy inne rzeczy tutaj im dawać. Tutaj można im drapaki dać, o, tak żeby goście widzieli, że się orcują, tam drapią i takie tam. Można tutaj drapak też jeden. No, z tymi drzewami to będzie problem, ale to damy jedno tutaj, drugie gdzieś tutaj. Duża kula śniegowa. No to można gdzieś, powiedzmy tu, tutaj można piłeczkę. To też jest... A, to jest karmik. Dobra. Karmik z ogranicznikiem. No to tutaj by można, bo tutaj taka sekcja do jedzeniowa będzie, nie? Kartony jakieś. O, ten deseń. Znacznik zapachu krwi można by... No właśnie, gdzie by mi można było dać? A, gdzieś tu. Niech sobie podchodzą, nie? I psikacz. Psikacza to damy tutaj chyba. Takie coś. Czyli kwestia urozmaiceń załatwiona, teraz kwestia terenu. Szkoda, że... Włączmy czas na chwilę. O. Szkoda, że jest tak ciemno, ale to trudno się mówić, żyje się dalej. Ogarnijmy to. Z drzewami może być problem ze względu na właśnie tutaj przejazd tej kolejki. Ale myślę, że to załatwimy sobie jakoś. Brakuje im długiej trawy. Zaraz im to załatwimy. Długa trawa, tak? To długą trawę ja bym mógł dać, powiedzmy, gdzieś tutaj, o. Coś w tym stylu. Skałek im brakuje. A, to tutaj mam rewelacyjne miejsce do tego, żeby skałkę ogarnąć. Tylko zmniejszmy trochę ten pędzel. I to można obmalować właśnie... skałką, tylko ja widzę, że tu, jeżeli chodzi o skałki, to będzie dla nich za mało. Więc jakaś górka by się jednak przydała. No dobrze, to tutaj mamy taki teren poza jakby obrębem kolejki. Ale też musimy brać pod uwagę fakt, że nie może to być blisko tego. Bariery, bo przeszkoczą mi dziubaszki. Jakieś takie wejście bym im też może tutaj machnął, żeby mogły sobie wchodzić. Coś takiego nieregularnego. Tu by było dobre miejsce. Wygładźmy to. O, i tutaj sobie mogą wejść. Dobrze? I teraz to pomalujmy. Ile to tam jeszcze tej... Orzesz ty, shit. My jesteśmy... Ojojoj... Dużo tej skały potrzebują, naprawdę dużo. Dopiero 6%. No nie fajnie. Ja nie chcę tak zrobić, żeby to tylko była skała. Tylko tutaj, żeby właśnie zostawić tę trawkę też. Jak oni tak potrzebują... To pomyślmy jeszcze o czymś. Nie, no fajnie nawet to wyszło. No, czy byłoby lepiej widać, gdyby oczywiście było jaśniej, ale to za chwilę sobie zrobimy. Czekajcie, pomyślmy. Gdzieś trzeba jeszcze jakąś górkę ulokować. Wybieg olbrzymi, a miejsca nie ma. Jak to tak? Dobra, tutaj jakieś takie coś większego można. A to się goście gdzieś zdziwią, jak będą przejeżdżali gondolową, a tu nagle lew na nich skacze. A taki Kubuś fatalista. No dobra.
tutaj bez przesady, żeby tam za chwilę skoków nie było. Oczywiście to i tak będzie weryfikowane wszystko, drodzy Państwo, bo to jak się okaże, że jednak mogą przeskakiwać, no to będziemy musieli kombinować. Ale jak na razie możemy robić to w taki oto sposób. 9% i to jeszcze daleko do końca. Piachu za dużo, więc trzeba będzie bardziej zielony teren zrobić. To tutaj już może być takie, o, podłoże skaliste, powiedzmy. 12%. No nie pomagają. Nie pomagają. Ej. Tutaj obmalujmy może. No już... Już coraz lepiej to zaczyna wyglądać. No to może jeszcze, nie wiem, jakąś góreczkę. Tylko ja bym intensywność trochę zmniejszył, bo jak mi to wyciąga w górę, to jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Jeszcze tutaj jakieś. No przy okazji będziemy mieli zróżnicowany ten teren na wybiegu, więc to dobrze, ale nie będzie taki płaski, nie? Ale żeby nie przesadzić. No i tak jak mówię, no z daleka w miarę możliwości od barier, bo... Tylko jeden sus i kotek będzie poza wybiegiem. Dobra, gdzieś to tutaj można też ogarnąć taką formację, powiedzmy, skalną. Jakoś tak to zrobimy. Zmniejszyłbym jeszcze ten pędzel do dwójki. Jakoś dwójeczką tutaj poogarniał. Wydaje mi się, że jeżeli to obmalujemy, to już będzie wystarczające dla nich, ale zaraz się przekonamy. Dobra, bierzemy pędzel i robimy maziaje. Przez to światło to ja nie widzę, kurczę, zbyt dobrze, jak to się tutaj rozkłada, ale damy radę. Lew zachodnioafrykański. Lew zachodnioafrykański, który ma za dużo piachu. No to naprawdę. Ale może dzięki temu, słuchajcie, bo tu cały czas trwa wyzwanie społeczności, więc może dzięki właśnie tym lwom, a lwy są dosyć atrakcyjnym gatunkiem dla gości, będziemy w stanie ogarnąć to wyzwanie społeczności na 100%. Ale to się okaże. Bo patrzcie, kurczę, już tak niewiele brakuje. Czy to ma być 20%, naprawdę? No zobaczymy. 20 wskoczy i będziemy patrzeć. Pajaki, no. Co za... O, jacie, no. Tak, 20%, dobra. Jeszcze tutaj taką skałką, o, w ten sposób zrobię. Tego piachu mamy jeszcze za dużo. Dobra, ale trawy można dać więcej, słuchajcie. To może dajmy trawę długą. Bo trawa długa, dzięki jakby... temu, jak ta struktura wygląda, intensywność daje na 100%. To ona też jakby tutaj nam pomaga w ogarnięciu roślinności, także później nie musimy ćkać tego, tych drzewek, krzaczków nie wiadomo ile i tak dalej. Natomiast też musimy mieścić się w widełkach, ale jednocześnie no, ten piach trzeba zniwelować, bo to widzicie jak jest, nie? Więc trochę tego piachu tutaj zostawię, bo to w końcu pustynia ma być, ale tutaj ta długa trawa tam, gdzie goście nie będą chodzić, to może być. Zresztą, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o trawę długą i wygląd tej tutaj teksturki, to nawet lepiej to wygląda niż trawa krótka, która jest po prostu płaska. Gdzieś mamy trawę krótką? Mamy tutaj. Zobaczcie, i ona się jeszcze dodatkowo tak błyszczy jak psu jajca na wiosnę, więc to tak na dobrą sprawę nie wygląda zbyt dobrze i nie jest zbyt naturalne. No dobra, zjeżdżamy z piachem. Tej trawy długiej już jest sporo, jak widać, ale przynajmniej teren będzie zielony fajnie pod tym kątem. Jeszcze później sprawdzimy roślinność i trzeba będzie powolutku kończyć ten odcinek, bo tu już tam zbliżamy się do 30 minut.
ale zróbmy to, co możemy, nie? Tak, żeby te lwy były zadowolone. No, widzę, że już mi się powoli kończy pasek tej trawy długiej. Jeszcze gleby można byłoby dodać, oczywiście, tak, żeby to, żeby była jakaś tam różnorodność. To też będziemy sobie pracować, jeżeli chodzi o glebę. Na razie dorzucam trawę, zjeżdżając oczywiście z piachem, na tyle, na ile mogę. Dalej, no gdzieś tutaj by można było dać trawę. Proszę uprzejmie. I jeszcze tego piachu jest za dużo. Powiem szczerze, naprawdę jestem zdziwiony tym. Chociaż z drugiej strony lwy to też tak, tak bardziej właśnie gdzieś pod drzewami, właśnie w trawach się wylegują. To może ma to sens. No dobra, jeszcze trochę trzeba tutaj zniwelować, ale tutaj ja już bym dał glebę, bo tu od tej strony goście jednak będą podchodzić, więc i patrzeć, więc no tutaj, żeby im w trawie te lwy nie za bardzo nie zanikały, no to niech tutaj będzie gleba. To zrobimy w ten oto sposób. Zresztą przy wejściu to też tam glebę będę chciał, bo wiadomo, że tak niby, że wydeptane przez dozorców, przez pracowników, nie? Takie coś. Ale to za chwilę tam dojdziemy. Na razie niweluję piach. O, już żeśmy wpadli w zielone pola, więc tutaj już wszystko pasuje, ale mimo wszystko i tak, że tak powiem, wyglebimy tutaj. Taka ta gleba przemieszana z tym piachem będzie, o. Tak, żeby nie było jednolitej struktury, jednolitej powierzchni, tylko żeby to takie przemieszane z piachem było. Gdzieś można też spękaną glebę dodać. Gleby to też tak za dużo nie chcę dawać. Weźmy gdzieś jakąś spękaną. Gdzie mogłaby być spękana gleba? Gdzieś tutaj, powiedzmy, o. Coś takiego, taki kawałeczek, taki placuszek, nie? Gdzieś tutaj można, o. Chociaż nie wiem, czy to koło zieleni, taka spękana. No dobra, niech sobie będzie. Kto nam zabroni? Dobrze, to byśmy mieli. Zobaczmy roślinność. Jeżeli chodzi o roślinność, oni praktycznie, te lwy praktycznie nie potrzebują roślinności. Także ja, korzystając z tego, że nie jest to na CITO, pozwolę sobie poza nagraniem ogarnąć. Sugeruję zwiększenie czasu. A, jeszcze dowalają samic. O. Bardzo fajnie. Przyspieszyłem czas tylko po to, żeby... O cholera! Patrzcie, co się stanęło. Jak ona tu przeskoczyła? Ja chyba się domyślam jak. Musimy na tym odcinku ogarnąć wybieg. No i widzicie, i to nam już dało pogląd na to, że to tak być nie może. Więc tutaj zwiększymy wysokość do może 6 metrów. A to cwaniara wykorzystała situation. No, o. Coś w tym stylu. Jeszcze tak na dobrą sprawę, to ja mogę tę wysokość na 6 metrów ustawić wszędzie. Ten słupek tylko. A tutaj sobie to później wyrównam, nie? Ale cwaniala, kurczę ty. Dobra jest. No dobrze. Która jeszcze będzie? O! Czyli po prostu one tak będą wyskakiwać. Dobra, awaryjne schwytanie. Ja wiem, to kosztuje, ale no nie mamy wyjścia. Nie w ten sposób. W ten sposób. I dawaj. Na całej długości tego wybiegu podnosimy do 6 metrów. Czyli tutaj tylko jedynie musimy uważać i zakończyć na tym słupku. No to dawaj. I 6 metrów. O. Dobra. Czyli tak.
cofniemy. To dorzucimy do 6 metrów. OK. I w takim wypadku to tutaj odtąd zacznę. Kurczę. Dobra cwaniara, co? Ładnie, ładnie tam jedna z drugą przeskoczyły. No dobrze, 6 metrów. Czyli te 3 to ta, tak powiem szczerze, no tak, no ale to jest minimum, tak? No dobra, mamy wąskie gardła, 2, które będzie trzeba oczywiście zabezpieczyć. Patrzymy, o, jeszcze jedna. Skubałem ty. No będą mieli dozorcy co robić. Dobrze, lewek by chciał tutaj przeskoczyć i to mu się udało, oczywiście. No, także tak to wygląda jak na razie, drodzy państwo. A nam tymczasem światło się zmieniło, więc możemy obejrzeć. Oj nie! Cholera! Kurczę, dlaczego ja tu na osi czasu nie mam tych ostrzeżeń później? Ktoś kogoś pyknie rodzinnie, także... Patrzcie, ta już kombinuje, nie? Tak ten wybieg w obecnej chwili wygląda, tak na szybko państwu pokażę. Mają oczywiście schronienie, mają różne tutaj atrakcje, górki, jakieś inne rzeczy, a roślinność to za chwilę. Proszę państwa, zobaczmy, bo tu gondola przechodzi, a widzicie, czyli to jest tak na styk, słuchajcie. O kurde. No, będzie problem, słuchajcie, będzie problem. Coś będę musiał wymyśleć, ale to już sobie pokombinuję poza nagraniem. Proszę państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.